Dobra, siemandero, słuchajcie, jesteśmy w stolicy Podomierz, niektórzy mówią Disco Polo, jest to wierzch Białystok, ale... Nawet niepodobno. Nawet niepodobno, nie, no oczywiście żarty. My dzisiaj na wesoło z Mariuszkiem przedstawiam wam wspaniałego gościa, jak dla mnie, uwielbiam go oglądać. Jego ksywa youtubera to jest Turbo Cox. Cześć Mariuszku, witam cię serdecznie. Nie mówię, że przyjechałem specjalnie, ale przyjechałem do Białystoku i pierwsze co, parę dni wcześniej mówię, Mariusz, kurde, czy ktoś już się z tobą mówił? Mariusz mówi nie. No to dzisiaj mamy wspólny trening, a po treningu będziemy jedli, nie powiem wam co, dowiecie się później. A później lecimy na zawody, na Puchar Polski w kulturystyce i fitness. Dzisiaj z Mariuszkiem nakręcimy filmik treningu pleców. Zobaczcie go, nie wiem czy ta kamera powiększa, czy pomniejsza, mówię. Zapewne pomniejsza, jak zawsze. Nikt nie ma takiego obiektywu, żeby był w końcu dobry, żeby miał wyszedł normalnie jak człowiek na żywo, nie? Nie, no Mariusz, wiem o co chodzi. Maniu, przyjaciele, już zaczynamy, to w ogóle fajny trening. Chciałem się zapytać, czy ty ogólnie pokażesz się nam w przyszłym roku, czy będziemy musieli czekać? No, planuję na pierwszy start już w marcu. Także od stycznia przygotowania, już na pełną parą. Teraz jeszcze 10 tygodni okresu masowego, powiedziałem sobie, że muszę zwiększyć swoje gabaryty jeszcze. Jest za mały. No wiesz jak jest, sport, cały czas jest za mało. I od stycznia, od 1 stycznia ruszam z przygotowaniami do sezonu i chcę jednąć taką sesję, wiesz, już konkretną, długą. Ile startów masz w planie? A ile będzie? Po drodze wszystko. Ale widzę, że jest głód. Widzę, że odkąd nasi zawodnicy z naszego kraju zaczęli mocno startować, dużo osób idzie w ich ślady. Nie będę mówił o tych osobach, pewnie wszyscy ich znacie. No ja w tym roku sam zawodziłem. Nie będę mówił o kogo chodzi, bo chodzi o Piotra Boryckiego. Dokładnie. I Jacka Ratusznika, bo Jacek Ratusznik tamtym roku też zawalił bardzo dużo tych startów. Ja zrobiłem 6 i uważam, że dla mnie to już jest max. Zobaczymy co Mariusz powie po 6 startach. No pewnie też będę szczęśliwy, bo pamiętam, bo zawsze na tej redukcji wiem jak się czuję, a później na masie przychodzę na ten okres masowy, to wiadomo, już się chce znowu tej redukcji i zapomina się tego, jak się cierpiało w domu, płacząc, kurwa, i myśląc, czy iść na ten trening, czy nie iść, czy może lepiej poleżeć. Jak się chciało nawet szczać w domu, no to myślałem sobie, czy tak mi już się naprawdę mocno chce szczać, żebym szedł do kibla, czy jeszcze mogę sobie poleżeć trochę. Już taki byłem wyjebany. Ej, nie słuchajcie tak naprawdę nas do końca, bo my się naprawdę z tych, których się śmiejemy, taka jest prawda. No to była prawda, więc... No to była prawda, ale ogólnie to jest, my to bardziej wszystko obracamy w żart. Dla nas musimy się w jakiś sposób pocieszać, bo inaczej byśmy podejrzewam upali na głowę. Dobra, zakończamy w tym momencie i lecimy dalej. Pompujemy mocno plecy, żeby nas my mogli kurde popatrzeć na nas trochę na pucharze, bo tam chłopacy są tak nabici, wczoraj obejrzałem zdjęcia, widziałem na żywo, tak? To się przeraziłem. Więc. To lepiej, żeby się przypomowali nogi, klatę, bicepsy, barki. Taką wodóweczkę zrobimy. Ja chyba pójdziemy tam za śniemy od razu. Dobra, lecimy z tematem. No, żyłem na czas. Nie. Przyjechał na 150 km też na trening. Akurat chcieliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, więc mamy tutaj młodego adepta kulturystyki. Akurat pomagam temu człowiekowi w jego porządnej redukcji. Dobrze wycięty, więc jest tak, jak powinien być. Mamy. Ja to znaczy, ja na masie, jak zawsze, kurwa, prawie zresztą. Ja dopiero zacząłem masę. Ale było tak, że w ciągu 2 dni zwiększyła się o 7 kg. Wyluzowałem. Zobaczymy. No, ja czekam na to, co pokaże mój kolega w przyszłym roku. Liczę na jego mocne sukcesy. Mam nadzieję, że pokaże się. Jako bardzo dobry kulturysta w naszym kraju. Ale przede wszystkim spięcia na końcu, na dole, a później pod chwytem rozciągamy na maksa nasze plecy. Ćwiczenie w serii łączonej, robiłem nawet ostatnio takiej potrójnie łączonej. To ciężar większy, intensywność jest masakryczna. Jako pierwsze ćwiczenie rozgrzewkowe, masakra. Do tego jeszcze dochodziło wysuwanie półsztangą w łopacie. I już wtedy w podróżnym ciężarze. Tutaj taki skromny ciężar, tak jak widzicie, połowa stosu. I do tego półsztanga z nogami leci ogień. A to może tutaj było. To jest za mało. O, panie, jak się rozkręca widać. Szaleje. Trochę podkręciliśmy krążenie. Na mnie patrzcie, bo ja jestem świeżo po zawodach. Nie ma tłuszczu,
Doszło chyba z 8 kilo wody. Tak jest kolorowo. Morda czerwona, to na czym wchodzi trening. Nie chlałem wczoraj, nie piłem. Przeciwieństwo do Łukasza. Na baletach był w Białymstoku. No, powiem wam, park jest spalony, a tramki do wymiany. U nich maszyny to już były kurwa 20 lat temu, nie? A u nas? Na plecy. 5 lat temu weszły? 7? Z Białymstoku. No, Mariusz jest dobrym wujem teraz. Porozawał trochę płatków. Pani tam z domu dziecka powiedziała: Mariusz, twoja masa teraz będzie taka mocna, że... Święta masa. Tak, święta masa. Dostał krzyż na drogę. Dostałem krzyż na drogę, bo akurat to nie jest dom dziecka, tylko pogotowie opiekuńcze, które prowadzą siostry zakonne. Jak tam przyjechałem, to od razu zostałem zczyszczony ze wszystkiego, kurwa. Także jestem też czysty, fit. I nawet nie mogę hamburgerów jeść też. Dobra, to kończysz, kurwa. Dobra. Słuchajcie, teraz będzie nagroda, ale musimy dokończyć trening. Nagroda, Arnold Classic w pączkach. Przyjechałem specjalnie, kurwa, ze Śląska, tak brzydko powiem. Najlepsze pączki, jakie kurwa w życiu jadłem. Stara pączkarnia na Śląsku, polecam. Kozak. Tak się robi treningi, kurwa, na pączkach. Ja robiłem nawet redukcję na pączkach, nie? Oczywiście żartuję, bo nawet mi ludzie zadali pytanie, ile jest tych pączków, jak jesteś na redukcji? No tak na zdrowy rozum, moi kochani. W takim pączku jest 500 kalorii, tylko. Z czego uważam, że 70% to jest dużo cukru, nie? To gdzie mogę zrobić kurwa na tym redukcję, nie? Żeby wszyscy wiedzieli, dla informacji. Pączki to jest tylko takie moje ulubione coś, co ja lubię. Bardzo lubię pączki i dlatego dla mnie to jest tak na wesoło. Nie odbierajcie tego na poważnie. Ale ogólnie polecam. Mariusz zaraz będzie sam jadł. Na razie zupełnie potem jesz. To są sztuczne pączki, ja tego nie jem, bo jestem na diecie. My wszyscy jesteśmy ostrymi fitowcami, kurwa, my takich rzeczy nie robimy. Chyba że kamera gaśnie, to wtedy już jest inaczej. Powiem wam tak, cieszę się, że przyjechałem do Białegostoku. Zrobiłem z Mariuszem super trening, pośmialiśmy się na wesoło. O to w tym chodzi. Tak naprawdę dla mnie formę robię głową. Jak mam czystą głowę, moja forma idzie. Nie wiem jak u Mariusza, on chyba musi pączka zjeść. Ja formę robię nogą. Pedałuję, jak pedałuję szybciej, to lepiej się formę robi. Nie, ale pączki i powiem szczerze, też lubię sobie ojebać. A że jesteśmy teraz na okresie takim, że sobie możemy na to pozwolić, więc podejrzewam, że... Mariusz, ale chyba ci prezes nie będzie zbliżył pączki ze Śląska. Nie. Wiesz, jestem gościem dzisiaj u ciebie. A u siebie? U ciebie, ale u mnie na siłowni. No właśnie, tak naprawdę to... Turbo Cox zawsze wszystkich zaprasza na trening. A że mówię, ja jestem takim kurwa malutkim kulturystą, który dopiero się wkręcił w ten sport. Wagowo, tak? No, wagowo. chciałem bardzo pozdrowić Mariusza Tomczuka. Musisz wiecie, tak. Mówię, kurde, zrobić mi trening, to możemy ludzie zaczną oglądać. Nie, no oczywiście żarty. Znamy się z Mariuszem od jakiegoś czasu. Bajerek kręcimy sobie tam, takie tam sprawy, wiecie o co chodzi, sportowe. No i co, no w końcu trzeba było się spotkać. Na tym polega ten sport. Dzisiaj Puchar, tak? Tak, dzisiaj Puchar Polski. Była okazja, spotkaliśmy się, bo to było, właśnie mi chodzi o to, tak? Ten sport ma łączyć ludzi, mamy sobie pomagać, wspierać się, bo na tym to polega, tak? Zgadzasz się z tym, panie Mariuszu? Zgadzę się, tym bardziej, że dzisiaj jest mój 7 trening z rzędu. No, ale jak się poświęcił w niedzielę o 6 rano? Nie, poświęcę się, Łukasz przyjeżdża. Rozmawialiśmy, tydzień czasu się umawialiśmy, się, no nie będę robił z mordy cholewy. Pomimo tego, że jestem... Nie, on tylko na tych pączku zrobił ze mną ten trening. Tak, no powiedziałeś, że będą pączki, no to myślę sobie, okej, okay, pączki to... Jak są świeże, to tym bardziej. Dobra, słuchajcie, życzymy miłej niedzieli, pozdrawiamy was, a my kończymy, skończyliśmy trening, jemy pączki, szykujemy się i lecimy na Puchar Polski. Trzymamy za naszych zawodników mocno kciuki, każdy ma swojego wybrańca, więc myślę, że będzie dobrze. Do zobaczenia. Dobra, siemanko.